Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie 4 grudnia i rozpoczynamy czwarty vlog. Jestem w takiej okazałości z racji, że wstałam dzisiaj około godziny 10:30, także sobie pospałam. Zmontowałam vlogmasa wczorajszego, właśnie za pół godziny on będzie wrzucony na kanał. No i później zjadłam śniadanie, poszłam się wykąpać z racji, że dzisiaj wychodzę na 18. Więc dzisiejszy filmik będzie taki przygotowawczy na imprezę. Pokażę wam, jak wygląda takie moje typowe get ready with me właśnie na imprezę. Coś takiego zobaczycie. Zobaczcie, jak się pakuje. Prezent wam pokażę. No i taki ogólnie luźny dzień. Idę zdjąć zaraz ten ręcznik i otworzymy sobie kalendarze adwentowe. I jest, powiem wam, że już 15, a na dworze jest tak strasznie szaro, że wydaje się jeszcze ciemniej niż jak zawsze jest. Oprócz tego muszę dzisiaj posprzątać Aro, proszę bardzo, który tam sobie siedzi. Także co, idę zdjąć ten ręcznik i muszę pokremować twarz. Opaska na dzisiejsze otwieranie kalendarzy to następująca opaska. A więc zabieramy się za otwieranie kalendarzy adwentowych, które leżą tam. Powiem wam, że dzisiaj tak troszkę średnio się czuję, jakby nie wiem, boli mnie trochę brzuch. Zaraz może pójdę coś zjeść. Mamy dzisiaj czekoladkę, taki najzwyklejszy kinderek. Właśnie boli mnie brzuch, tak jestem troszkę zmęczona. Jakoś dzisiaj też taki średni humor mam. Jak wczoraj miałam super humor, osoby, które oglądały vlogmasa, to powinny wiedzieć, bo tam właśnie mówiłam, że miałam wczoraj super dzień ogólnie. To dzisiaj mam taki średni, dlatego cieszę się, że wychodzę dzisiaj z domu spotkać się ze znajomymi na imprezę i w ogóle, żeby nie siedzieć sama po prostu. Kalendarz z Sephory i dzisiaj mamy kulę do kąpieli. Wykorzystamy ją może jutro, bo jutro będziemy, słuchajcie, ubierać na jutrzejszym vlogmasie choinkę. I tak jak wiecie z wczorajszego też vlogmasa, to właśnie my w tym roku mamy sztuczną choinkę ze względu na to, że będziemy wyjeżdżać w tym roku na święta. Tak, dokładnie tak, 22 chyba albo 23 wyjeżdżamy. Zobaczycie gdzie, będę wam zdradzać po kolei, także będziemy mieli pakowanie walizki i jakieś takie różne przygotowania się, także oglądajcie. A się dowiecie. Czas na my muesli. Uwaga, uwaga. Owsiankę malinowo-kokosową. Przejdziemy teraz do kalendarza od mojej mamy. Także zobaczmy, co tutaj się kryje. Uwaga, uwaga. Mamy tutaj jakąś książkę i jest to, moje drodzy, książka z różnymi inspirującymi cytatami po angielsku, także bardzo fajnie, bo ja zawsze mam dylemat, co wstawić na przykład do opisu, albo też często dodaję takie po prostu jakby ujęcia różnych cytatów i teraz będę mogła robić po prostu zdjęcia tych właśnie karteczek i je dodawać, także super pomysł, idealny dla influencera. Teraz przechodzimy do Nyxa i czwórkę mamy tutaj, jest to coś długiego. O nie, rozwaliłam. I dzisiaj mamy jakiś rozświetlacz Born to Glow. Tak się prezentuje i zrobimy jeszcze może swatcha. O, to jest rose gold rozświetlacz. Myślę, że minimalnie, ale widać. Mam też słabe światło tutaj w pokoju, także może dlatego, ale jest naprawdę przepiękny i w realu wygląda mega, także dzisiaj go sobie użyjemy do makijażu. The Body Shopu i czwórkę mamy tutaj na górze, idealnie. I mamy, uwaga, uwaga, i mamy maseczkę w płachcie, która prezentuje się tak. Jeśli chodzi o tą osiemnastkę, jest ona w klimacie tropikalnym. Co prawda nie trzeba się ubierać tropikalnie, wystarczy po prostu elegancko, ale jeśli chodzi o osiemnastkę tropikalną, to mam taką torbę. Znalazłam ją właśnie w domu, bo ja rzadko kiedy kupuję jakieś takie nowe torby, takie prezentowe, z racji, że my mamy bardzo wiele ich w domu, po prostu z różnych świąt, właśnie od różnych urodzin. I powiem wam, że to jest chyba nawet torba, którą ja dałam Martynie na urodziny, Martyna później dała mi i teraz właśnie ja daję Darii. Tak mi się wydaje, że tak to wyglądało, ale jest ona w stanie idealnym i jest przepiękna.
I zawsze to jest tak, że torby trafiają później do kogoś innego. Jeśli chodzi o prezent, to co jej kupiliśmy, składałam się z moimi znajomymi. Mamy tutaj po pierwsze szampana, zakupy z Wiktorii. Tutaj w ogóle jest jeszcze jakaś karta 25% off od 2 do 16 grudnia. Także ja jej to po prostu zostawię, będzie mogła sobie coś kupić, bo ja to kupowałam stacjonarnie w tym, jak byłam w Stanach. Także to już był wcześniej przemyślany prezent. I właśnie tutaj są po prostu majtki z Victoria's Secret, dwie pary, bo właśnie wtedy było Black Friday, więc jej kupiliśmy i to wszystko jest właśnie w takim woreczku. Następny prezent to jest mgiełka z Victoria's Secret z napisem Cheers Again. Tak ona się prezentuje, taka zwykła różowa mgiełka, ale pachnie przepięknie. Następna rzecz to paletka Huda. I ostatnia rzecz, którą tutaj mamy, to zastrzyk gotówki i to dosłownie. Jest to taka rzecz, którą kupiłam w jakimś takim sklepie na Nunanan i właśnie tutaj jest taka strzykawka i w środku niby jest zwinięta kasa, ale tak naprawdę tej kasy w środku nie ma. Także no taki średni zastrzyk gotówki, ale fajnie to wygląda jako design i wkładam to właśnie z boku i jeszcze wiem, że chłopaki będą na pewno mieli, jeszcze Kalina ma kartkę urodzinową, jeszcze mój kolega ma dla niej zielony listek, z racji, że ona właśnie też za niedługo będzie zdawać prawo jazdy i że mogła sobie przykleić na samochód. Nie wiem, czy będzie chciała, ale będzie mogła sobie przykleić. A tymczasem ja idę szukać takiego boa hawajskiego, z racji, że ja będę miała ogólnie spódnicę i taką bluzkę na długi rękaw, ale muszę zobaczyć, czy w ogóle mam coś takiego hawajskiego, bo w sumie nie trzeba, ale fajnie, bo gdybym miała, także... idę zobaczyć. Moi drodzy, udało się, znalazłam takie białe boa, także idealnie wezmę je właśnie na tą imprezę. I jeszcze, słuchajcie, znalazłam taki u siebie w domu wypełniacz, więc po prostu zasypię całą tą siatę tym wypełniaczem, żeby to tak ładnie wyglądało. O. No teraz to wygląda super. Boże, ale się wystraszyłam. Zrobiłam przed chwilą zdjęcie tego prezentu i mamy jakby takie dwie grupki na Messengerze. Jedna jest, gdzie są tacy właśnie grupka moich znajomych, tam właśnie jest ta też Daria, a na drugiej grupie mamy taką grupę, na której jej nie ma i to są wszystkie osoby, które składają się na prezent. I pomyliłam grupy i zamiast na tą z prezentem wysłałam na tą naszą oficjalną grupę. Ale na szczęście nie zdążyłam odczytać i usunęłam. O, ale po prostu serce mi tak stanęło, że masakra. Okej, moi drodzy, a więc czas na malowanie. Nie mam jakiegoś wielkiego pomysłu na makijaż, w sensie nie wiem do końca, co chcę zrobić, ale będę improwizować i po prostu na bieżąco wymyślać. Zaczniemy oczywiście od podstawy, czyli brwi, później podkład i później będziemy myśleć dalej. Oczywiście uszka nie będą ściągane. Mam już naprawdę mega ładną cerę, jedyne co to mi tutaj wyskoczyło coś na policzku, tutaj na czole, jeszcze tutaj przy nosie, ale to już jest oczyszczone i w ogóle wszystko. Do poniedziałku tego na pewno mieć nie będę, no i ogólnie jestem zadowolona ze swojej cery. Ja ogólnie mam taką cerę, że ona jest, ma bardzo dużo sebum w sobie, przez to ja bardzo szybko się świecę i strasznie tego nie lubię, bo ja właśnie lubię najbardziej być taka totalnie matowa. Na przykład moja mama lubi nakładać taką bazę rozświetlającą, podkład też ma rozświetlający i puder, także ona lubi taki właśnie glow, który się tworzy na tej skórze, ale ja nie lubię i wolę naprawdę dużo bardziej być taka matowa całkowicie. Ogólnie jeśli chodzi przed szkołą, to ja naprawdę potrafię wstać sobie wcześniej, żeby zrobić sobie jakiś ładny makijaż i potem często się mnie na przykład koleżanki pytają, czy mi się chce tak wcześnie wstawać i się malować i ogólnie i tak,
chce mi się, w sensie ja lubię się malować, bo dodaje mi to dużo, dużo pewności siebie i czuję się wtedy od razu lepiej, jak mam chociaż pomalowane te brwi i rzęsy. Twarzy to już do szkoły na przykład nie maluję podkładem, teraz już mam tylko korektora. I no, gdybym się nie chciała, to bym tego nie robiła, ale wstaję codziennie i po prostu chce mi się. Mogę ubrać największą bluzę, jaką mam, dresy, długie skarpetki, buty i związać włosy w koka, ale uwielbiam być pomalowana, bo czuję się wtedy dużo, dużo lepiej. I to też nie jest tak, że na przykład źle się czuję bez makijażu, bo ja bez makijażu czuję się spoko, w sensie mi to aż tak nie przeszkadza. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Okej, moi drodzy, a więc tak się prezentuje mój makijaż końcowo. Czekajcie, poświetlę, bo właśnie słabe tutaj jest światło. O, proszę bardzo. Doczepiłam sobie rzęsy i zrobiłam też takie diamenciki pod kreską. Zastanawiałam się, czy nie zrobić sobie też piegów, ale stwierdziłam, że to już będzie za dużo. Lecę teraz na dół po ciuchy i wam pokażę, co ubieram. Jeszcze muszę ogarnąć włosy, bo tak jak widzieliście, rano myłam je, więc będę musiała... Ale chyba sobie zakręcę je, tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. Jakoś szybko się zabrałam za ten makijaż, myślałam, że w sumie dłużej mi zejdzie też, ale jest, no jeszcze mam półtorej godziny około do wyjścia, no to w sumie tak mi się wydaje, że git. Jeszcze sobie posiedzę, coś pooglądam czy coś. I uwaga, to co ubieram, to moją spódniczkę z H&M-u, tylko widzę, że muszę ją odrolkować, bo jest cała jakaś taka oblaźnięta po prostu. Taka spódniczka, ona jest cinsia, w ogóle rozmiar XXS, także nieźle, ale jest idealna. I do tego zakładam taką bluzkę. Ona jest z Bershki, tak? I ona przez środek tutaj przychodzi właśnie taki, no taki jakby złoty sznureczek i ogólnie powinnam nie mieć stanika do tego. I nie będę mieć najprawdopodobniej, ale muszę zobaczyć na początku, czy nic mi nie wypadnie, ani nic w tym stylu, także... Okej, moi drodzy, a więc tak to razem się prezentuje. Wydaje mi się, że wygląda to całkiem spoko, może nie jakoś tak mega bardzo imprezowo, ale całkiem nieźle. I teraz idę ogarnąć włosy, idę sobie je zakręcić i zabieram was ze sobą. A dokąd idziesz? Na 18. Do kogo? Do osoby, której nie znasz. Okej, moi drodzy, a więc tak wygląda efekt końcowy. Podoba mi się, jest serio ładnie, ładny makijaż mi wyszedł, włosy mi wyszły w ogóle dzisiaj super, ale pewnie długo się nie utrzymają, chociaż spryskałam lakierem, a nigdy nie spryskiwałam, więc w sumie teoretycznie powinno wytrzymać troszkę dłużej. Biorę też taką torebkę z Zary, oczywiście moje boa, ale to sobie założę później, bo ono troszkę gryzie, więc pewnie nie dam rady mieć przez całą imprezę. Oczywiście prezent i jeszcze tutaj mam taką torbę z projektorem gwiazd, bo właśnie coś tam w jednym miejscu Daria mówiła, że nie ma lampek i że po prostu czy mogłabym jej przynieść, więc powiedziałam, że jasne, bo ja te lampki mam. Także już chyba były one, no myślę, że żeby nie skłamać, to myślę, że z 7 imprezach na pewno. Także wytrzymałam naprawdę wiele. Nagrałam też TikToka, więc zapraszam was bardzo serdecznie. Na Instagrama też w sumie go wrzuciłam, na rolki, także możecie też na Instagrama wpaść. I co? I Karina po mnie przyjedzie ze swoim dziadkiem, ale to dopiero za pół godziny w sumie. Pomyślałam, że coś zjeść, ale Daria mówiła, że będzie dużo dobrego żarcia.
żarcia, więc już nie będę nic jeść, także po prostu sobie poczekam na Karinę i tyle. Ale jestem gotowa. Ja, słuchajcie, pewnie jak wrócę, to nie będę w stanie nagryć zakończenia, dlatego zapraszam Was na filmiki z imprezy, postaram się tam jakieś ciekawe ponagrywać albo wrzucić Wam chociaż troszeczkę czegoś, co tam się działo. No i to tyle. Hejka moi drodzy, ja to nagrywam przed imprezą, bo po prostu wiem, że później zapomnę lub nie będę miała jak nagrać po prostu tego zakończenia, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego vlogmasa. Dajcie znać, czy takie Get Ready With Me na vlogmasie Wam się podobało. I to tyle. Także życzę Wam miłego dnia, miłej nocy, nieważne kiedy to oglądacie. Ja lecę się bawić, chociaż teoretycznie już powinnam wrócić z tej imprezy, bo już widzieliście materiały z niej. Mam nadzieję, że było super. No i co, buziak, widzimy się już jutro, do zobaczenia, cześć!